Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Cóż, Huawei P50 Pro w ręce, a ja sobie przyglądam sklep Google'a. Fajnie. Można mieć usługi Google'a? Można mieć. Były różne inne sposoby wcześniej na moim kanale. Myślę, że na ten rok najlepszym i najfajniejszym, najprostszym sposobem będzie coś takiego jak G-Space. Czyli aplikacja. Po pierwsze, aplikacja, którą znajdziecie w Huawei, w sklepie Huawei'a. Wchodzicie, wpisujecie sobie G-Space, dajecie sobie zainstalują, instalujecie, logujecie się. Musicie zalogować się swoim kontem Google'a, wiadomo. No i co? Dostajecie coś takiego. Takie miejsce, gdzie pokazują się wam na początku jakieś różne aplikacje, które możecie sobie coś porobić, poinstalować, coś sklonować też. Można kupić jakąś wersję premium, ale ona nie jest do niczego potrzebna. Tak naprawdę, żeby sobie dodać jakieś aplikacje, które tam widzicie, wchodzicie w którąkolwiek dowolną apkę, jecie upgrade i was od razu przenosi jakby do sklepu Google'a, w którym jesteście zalogowane. W samej tej apce tego jakby nie widać, przynajmniej ja tego nie rozgryzłem do tej pory, ale wtedy możecie sobie wyszukiwać, nie wiem, dowolną aplikację, powiedzmy, co my możemy chcieć. Możemy chcieć Disney Plus. Disney Plus. No zobaczmy sobie w Google. Co ja wpisałem? Jak ja piszę? Disney Plus, no właśnie. No powiedzmy, że... No, ciekawe, bo jej nie widać, ale trafiłem na taką, której nie ma. Bo właśnie też ważna jeszcze sprawa, że nie wszystkie aplikacje będą, jak to zwykle, bo niektóre nie są wspierane pod dane telefony i w ogóle. I też nie wszystkie aplikacje będą wam działać. Niestety, to nie jest tak jak na konferencji Huawei'a. Prezes powiedział, mamy G-Space'a i możecie sobie korzystać z tego, co chcecie. No nie. Tak to nie działa. No i dobra, zainstalowaliśmy sobie coś i gdzie ta aplikacja nam się pojawia? Co ja zainstalowałem? Amazon Prime. No to możecie go sobie wywołać właśnie z tego miejsca, wchodząc i macie taką listę, ale też możecie sobie stworzyć skrót, dodać i gdzieś tę aplikację, gdzie on się pojawił. Macie tutaj. No to i wchodzimy sobie w Amazon Prime'a. Możemy sobie, zobaczymy, czy ona w ogóle działa, bo tego to nie sprawdzam. No niby to rzeczywiście nie da się zalogować, więc powinna działać. Co w temacie tego G-Space'a jest fajne i niefajne? Na pewno niefajne jest to, że na przykład sobie gdzieś te aplikacje od G-Space'a wrzucicie, no to otwarcie takiej aplikacji, która wymaga Google'a, trwa. Czyli widzieliście, na pierwszym ekranie najpierw odpala się wam ten, no powiedzmy jakby taka powłoka, shell dodatkowy, nie wiem, coś jakby Docker, coś te sprawy, dodatkowa część, w której wam się uruchamiają usługi Google'a i po prostu możecie odpalić. No fakt, często działa to trochę dłużej. No glowo wiem, że działało, ale teraz coś chwilowo wisi. No to zobaczmy może TripAdvisora. No to jest właśnie ten jeden minus, że to trzeba trochę czekać. Drugim minusem jest to, że no to jest jakaś inna zewnętrzna apka, której dajecie swoje konto Google'a, dostęp do niego, więc też uważać by trzeba było, no ale działa to działa, można korzystać, jeżeli ktoś potrzebuje tego typu tematów. Jeszcze jeden minus jest taki, że jeżeli sobie wyrzucicie gdzieś skrót, to jeżeli sobie przejdziecie do tego Google'a i wrócicie do ekranu głównego, to zawsze wam wraca na ekranie do miejsca, w którym jest ta apka G-Space, więc to takie trochę dziwne, ale tak to działa. Zobaczmy jeszcze raz te Glovo, czy to coś się popsuło, bo chwilę tam nagrywałem speed testy, no i działało, no i działa. Teoretycznie tak. No ale jak już mówiłem, nie wszystko działa. Gry możecie sobie poinstalować, ale na przykład Lola to sobie niestety nie pogracie. Mimo, że mamy tego G-Space'a, mimo, że czysto teoretycznie macie usługi Google'a, no nie każda rzecz zadziała, więc to nie jest tak powiedziane, że to wszystko działa. Aplikacji bankowych nie sprawdzałem swoich, bo raczej bym tego nie zrobił na takim lewym koncie Google'a, tak to nazwijmy, w telefonie. Może, zresztą teoretycznie, aplikacje bankowe macie pod właśnie AppGallery, ale no nie wszystko jest, więc no dużo rzeczy wam zadziała, na pewno więcej niż w poprzednich jakichś patentach, które wam zdradzałem. No ale cóż, jeszcze sprawa, jeżeli chcecie właśnie coś zaktualizować i tak przejść właśnie do Google'a, bo jakby de facto dziwne jest to, nie wiem, czy nie rozgryzłem tego, bo tutaj tak naprawdę nie widzicie tego sklepu Google'a w tej aplikacji. Chyba, że wykupicie jakąś wersję premium, to może coś więcej widać. Nie wiem, nie robiłem tego, bo po co mam coś robić. Oczywiście aplikacja no, ma jakieś tam swoje... Możemy przejść do latest version, czyli jest ostatnia, ale po prostu... O nie, czekajcie, on się tu pojawia, dobra.
Ja już widzę, że poprzednią wersję tego ogarniałem. Już bezpośrednio macie tutaj ten sklep, więc można sobie do niego przejść. Jakoś w poprzedniej jakby wersji tego, gdy się zacząłem tym bawić, to właśnie musiałem przechodzić do niego w taki dziwny sposób, ale tu już właśnie bezpośrednio raczej widać ten sklep. No gdyby go nie było widać, to można sobie właśnie przycisnąć, dać upgrade i przejść od razu do Google'a i hulaj dusza, piekła nie ma. Czysto teoretycznie, ale nie tak do końca, bo no wszystko nie zadziała. No jest, można Face, czyli tutaj te, no proponuję wam jakieś aplikacje, które możecie sobie doinstalować. Ja tu nie instalowałem wszystkiego, no ale widzicie, jest, działa czysto teoretycznie i praktycznie prawie, że no nie wiem, z 90 pewnie procent na pewno rzeczy działa, no ale nie wszystko. Są pewne ograniczenia, dłużej się odpala aplikacja przez to, no ale wam działa, więc jeżeli ktoś decyduje się na smartfony od Huawei, czy to właśnie teraz P50 Pro, czy nowy Mate, czy poprzednie modele, jeżeli tylko i wyłącznie w App Gallery znajdziecie sobie aplikację G-Space, która aktualnie jest i powinna być, zresztą widać po ilości instalacji, że wszyscy to robią, bo no wiecie jak jest, no, więc trzeba korzystać jak można, więc taki jest patent na usługi Google'a. No więcej problemów nie zauważyłem, poza tym właśnie wolniejszym otwieraniem, to, że zawsze wraca wam później aplikacja do tego miejsca. No ale no jest to chyba najbardziej kompaktowe i możliwe rozwiązanie na dzień dzisiejszy, czyli na 2022 rok, żeby wam usługi Google'a w Huawei'ach działały bezproblemowo. Znaczy, no, po prostu działały. Tak, że to jest taki trochę lep wiadomo na co, albo plasterek też na co, ale zawsze jest jakaś możliwość. Poprzednie patenty, które wam podawałem, były bardziej zagmatwane, jak to zrobić, no ale w końcu się pojawiło właśnie otóż to G-Space w sklepie, no i można z tego korzystać. Był jeszcze Dual Space, też wam pokazywałem, że za pomocą tego patentu też da się poogarniać, ale no chyba najprostszym aktualnie i najszybszym jest właśnie otóż to, więc jak ktoś ma Huawei, a chce Google'a, myślę, że można korzystać właśnie otóż to z właśnie takiego rozwiązania. Tyle w temacie. Macie jakieś pytania? Coś chcecie oczywiście wiedzieć? Piszcie w komentarzach, no bo nie da się ukryć, że temat gorący, nowe Mate'y wchodzą niedługo, więc trzeba po prostu sobie jakoś poradzić. Jeszcze, że tak się wyrażę, wujek z Ameryki nie dał Google'a Huawei'owi, więc no musimy sobie jakoś w ten sposób poradzić. No poza tym w App Gallery też już jest dużo tych aplikacji, no ale nie ma niestety wszystkiego. No, w szczególności bolić wam będą tematy związane z grami, więc no tutaj deweloperzy nie tworzą specjalnych wersji pod właśnie App Gallery wszystkich gier, więc jakieś te prostsze, dziwne, no takie, wiecie coś, to się znajdzie, ale jakieś takie fajne hiciory, no niestety to wymagają właśnie już takich kombinacji, chociaż jak widzicie, nie wszystkie działają. No na przykład PUBG macie bezpośrednio już jakby z App Gallery. Można sobie zainstalować. Jest wersja pod usługi HMS, czyli Huawei Mobile Service, a nie pod GMS, czyli Google Mobile Service, które robicie w sposób taki, jak wam pokazałem. Tyle, bo się rozgadałem, więc myślę, że starczy. Dajcie znać, czy u was działa. Myślę, że praktycznie chyba na każdym Huawei'u powinno to aktualnie zadziałać. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.